to jest najgłupsze święto. Nawet nie dlatego, że się ludzie tylko opychają. Ale wiesz co? Jak tłusty czwartek, na byłoby czwartek, gdzie na jest więcej tłuszczu. E, po prostu omega-3, ale ale... dobre, zdrowe tłuszcze. No, ale nawet... E... Ale to, że, bo to po pierwsze nie dość, że tłusty czwartek cię niczego nie uczy. To jest stare święto, które miało po prostu służyć do tego, że ludzie wtedy byli i tak niedożywieni, mało jeli, byli biedni, więc to było takie, taki dzień... A teraz na koniec wiosny, jedzie... na przedwiośnie, więc wtedy to w ogóle było bardzo mało jedzenia, więc to miało sens. A teraz jedzenie spytę. I nie dość, że się wszyscy cały czas źle odżywiają, to jeszcze im się dowala tłusty czwartek. I jest to po prostu takie challenge. Do do do. chwilę. Takie powiem duperele. o tym. Zostań, tak? no, to jest ten Powiem. O, to będzie tak. Koronawirus, tłusty czwartek. Co? Co? O. O, czyli możemy już zacząć? Tak. Możemy? Serio? Okej. Okay. Dobry wieczór. Właśnie Cześć. Nie, nie tak. Dobry wieczór, bo to jest specjalny odcinek, i my, te specjalne odcinki, ja już mam pomysł, będziemy publikować właśnie w godzinach popołudniowo-wieczornych. Wraca z pracy i raz mhm. na jakiś czas w sytuacji bardzo poważnej, kryzysów, kryzys, kryzysów światowych. A takich ciekawych też e, dni na przykład, zbliżają się święta i tak dalej, jakieś powiedzmy mm -hmm. lifehacki neurologiczne od e, neuroflików, na przykład przed świętami, jak sobie radzi z tym. Ale ważne. teraz jest kryzys światowy, musimy tak. powiedzieć coś o koronawirusie. Musimy. Czy będzie to cykl? jest nasz obowiązek. E, kawałek cyklu e, Nie znam się, to się wypowiem. Tak. Ale nie to, że my się nie znamy. Mało się na tym zna. Ma, obserwując... Właściwie nikt się teraz obecnie na tym specjalnie nie zna. Obcy... Znaczy, podejrzewam, że są jacyś epidemiolodzy albo jacyś dobrzy lekarze, którzy to ogarniają. Czy ale już ciężko znać na chorobę, która się zrobiła niedawno. No tak, ale to jest taki w sumie, w sumie jakby um, no odłam jednej grupy wirusów która jest też od wielu, wielu lat, więc okay. może coś tam... wie. Tak, no tak. dobra, ale to zaraz do tego dojdziemy. Ale jak na przykład znaczy mi nie specjalnie jest wstyd tego powodu, że będziemy się opowiadać na tematyce, mm -hmm. która teoretycznie nas nie dotyczy, bo widzimy, jak na przykład nasze Ministerstwo Zdrowia sobie z tym radzi, czyli sobie nie radzi, <noise> czyli tam powinni się oni znać, mm -hmm. ale po prostu kompetencje sobie nie radzą, więc jak my rzucimy kilka fajnych lifehacków tutaj, bo pewnie do tego a, przejdziemy dotyczących odporności, to i tak zrobimy więcej niż Ministerstwo Zdrowia. Postaramy się przynajmniej. A przynajmniej nie będzie Wiochy. Yeah. Może tak, sprostujemy to. Nie to, żeby nie mieli bekę z koronawirusa, bo. E, no temat jest, jest to, poważny. Temat jest poważny. Umierają, Umierają ludzie. ludzie. Mm. Ale e, z innych powodów ludzi umiera dużo więcej i się w ogóle o tym nie mówi, bo nie jest to ofensja. Koronawirus jest bardzo fancy. więc to jest, jest taki to trochę. Bo dobrze, dobrze się klika, mm -hmm. stąd dlatego też ten materiał tak się nazywa. E, I. Ja myślę, że media tylko że tego, że nie jest to w tym takim sezonie ogórkowym, wakacyjnym. Wtedy to by było. Wiesz, nie, nie ma co publikować, nic się nie dzieje w ogóle. Świat umiera praktycznie dwa miesiące. No tak. Wszyscy wyjeżdżają, a tam koronawirus to było coś. Teraz też jest taki czas trochę. Końc ferii, przed, wielka, co końsveri, przed Wielkanocą, ale, wielkanocą, ale dużo ludzi się nie pomało, bo nie ma śniegu, więc dzieci nocą się w domu, no nie można specjalnie o tym nic ciekawego powiedzieć. Skończyły mm -hmm. się święta, jednocześnie nie ma jeszcze czasów Wielkanocnych. Okres niespecjalnie interesujący w Polsce, luty, na świecie to też nie jest jakiś wybitnie interesujący okres. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje w lutym. No jak to teraz wiadomo, co się dzieje. Korona no teraz to wiadomo, ale... I to jest w ogóle nieźle, że ja o tym wiem, bo ja nie oglądam telewizji, gazet nie czytam. Te, o tym się nie da nie wiedzieć. No właśnie. O, maile po prostu przychodzą z różnych stron, nawet z miejsc, z których byś nie przypuszczał, że przyjdzie do ciebie informacja o koronawirusie. Odpalasz projekt masz, a tam koronawirus. <laughs> po prostu odpadną. Co to się wydarzyło? Dzisiaj miałem e, przyjemność, o przyjemność być w polskim szpitalu. Staram się nie być w tych miejscach, bo one. Mm -hmm. Wiesz, jakby to jest szpital, to jest coś zdrowia. Tam też przychodzą ludzie nawet na jakieś badania profilaktyczne i tak dalej? Zdarza się na no nie? Fajnie by było. No, a to po prostu jest taka miejsce, gdzie po prostu ewidentnie to się nie każe zdrowiem, z umieraniem. I jeszcze wchodzisz, i dzisiaj e, wielkie plakaty przed drzwiami, jak e, koronawirus że on zabija i jak sobie z nim radzić. I wiesz, i to jest. Bo powiedzmy kilka suchych faktów. Ile w tym momencie, jak nagrywamy ten podcast, e, który dzisiaj jest? 28? 28. 28 lutego. To ile osób na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, bo koronawirus jest chyba od grudnia na świecie? Znaczy no, statystyki są prowadzone w sumie od 31 grudnia. Okay. A wcześniej nie udało mi się nic znaleźć. I ile osób się zaraziło? Zaraziło. Kilkadziesiąt tysięcy. Niecałe, sto. niecałe 100, 100 tysięcy. Dzisiaj wziąłem na przykład 90 albo Mogło 80 być. coś tysięcy, czyli niecałe 100 tysięcy. Z tego umiera. 8, yy, sorry, 3,5 tysiąca mniej więcej. No, niecałe 3%. Niecałe 3% wychodzi z tego. I w efekcie przez ten czas, jakbyśmy mieli oszacować, ile osób na przykład popełniło samobójstwo na całym świecie, to, to są grube liczby, albo ile osób zabiła grypa, albo ile no, osób zmarło więcej. z powodu a, cukrzycy. cukrzycy albo chorób a, kardiologicznych. O, tudzież nowotworowych. Jej, to to bo... o, daj spokój. To strasznie wiesz Jakbym ja jakbym widział teoretycznie na oddziale kardiologii, że z powodu chorób kardiologicznych, co dziennie umiera kilka tysięcy ludzi na świecie, to by powinno robić wrażenie. Powinno. No. Ale temat y, po prostu nie jest świeży. Nie, no to, to jest, to jest ciekawe. No, nie? Bo A... koronawirus no. to jest coś, e, nad czym e, nie masz kontroli. I brzmi groźnie, bez nowe. Też. No bo Też. jakby wiesz, jakby osoby, które umierają z powodu chorób kardiologicznych, no to mm -hmm. nie atakuje ich jakiś ciekawy wirus z Chin. No tak. Tylko po prostu atakuje ich, ich własny po prostu umysł, który powoduje, że każdego dnia jeść pokaże co, codziennie olbrzymie tak. ilości kalorii i nie rusza się wcale. Tak. Albo po prostu jeść syf i podejmować bardzo kiepskie decyzje. Mam wrażenie, że po prostu ludzie żyją, jakby mieli żyć wiecznie i tak sobie wszystko gdzieś tam odkładają. Kiedyś, jak ja tam kiedyś zadbam o, o Ducho, coś tam, coś tam. Odwrotna w ogóle... sytuacja jakby Carpe Diem. Czyli tak. Po prostu Ale... zamiast żyć jakby to był ostatni dzień. No, no żyj, wypadek... przynajmniej z 50 lat. No tak, wiesz, może masz 50, a może nie. Ale no w każdym razie to, co my teraz też obserwujemy, o właśnie, to, co jest taką naprawdę epidemią, to są w ogóle te choroby neurodegeneracyjne. W ogóle wszystkie demencje, to jest naprawdę bardzo duży problem. Ale tutaj znowu też wszyscy tak żyją, jakby to i w ogóle nie, nie miało dotyczyć. Wiesz co, my też nie jesteśmy za bardzo gotowi, bo na przykład e, ostatnio, jakaś dyskusja, nie pamiętam z kim teraz, ale oczywiście, dzisiaj, że nie jesteśmy. gotowi mi się w jakąś dyskusję a typu kiedyś, ja to nie wiem, po prostu co się w ogóle dzieje, pewnie szczepionki i tak dalej. Kiedyś to nie było chorób demencyjnych, mówię, bo ludzie nie żyli tyle. Gdyby tak. zaczęli żyć powyżej, średnia wieku wzrosła znacznie, mm -hmm. no to tych chorób zrobiło się więcej. Kiedyś była ich garstka, bo tak. mało ludzi miało szczęście przeżyć do osiemdziesiątki, dziesiątki, mm -hmm. ale oczywiście ludzie pamiętają, że kiedyś to było silne społeczeństwo i ludzie żyli po 50 lat, ale to były, no ile ich było? A no nie nie było sytuacje. wcale tak dużo. Poza tym doszły jeszcze takie czynniki środowiskowe, więc takie, powiedzmy, no czynniki epigenetyczne też wpływają na to, że chorujemy częściej. Czyli no jakby i toksyny, metale ciężkie, w pewnym stopniu, na pewno właśnie nasze zaniedbania dietetyczne, to, że się mało ruszamy, no to też mamy tutaj twarde dowody naukowe na to, że to się przyczynia do chorób demencyjnych. Dobra. Dlatego znowu Klasyczne, żyjemy, jakby, jakby to miało być tak, ulamy konkretnie. Tak jest. Ale wróćmy do tematu, bo mm -hmm. znowu odjechaliśmy, Spoko. <laughs> miał być o koronawirusie i Maciek. Szczere pytanie. Czy ty się boisz koronawirusa? Nie. Raczej nie. Czy masz już maseczki? Nie mam. Dlaczego ja obawiam na się, naszych że... stołach tutaj, jak ci, co widzą, oglądają to na YouTube to wiedzą o okay. tym? Dlaczego tutaj stoją uh, preparaty antybakteryjne? Dobra. Dlatego, że... Yy, bo je mamy <ścoughs> i one tu były od zawsze, więc możemy sobie, wiesz, na wszelki wypadek wszystko nimi yy, kon konkretnie zrosić. A tak yy, zupełnie serio, yy, no, maseczki... Szczerze mówiąc, one działają dosyć krótko Wiesz i co, one raczej. też też może jedna no. ciekawa rzecz, bo może ludzie nie wiedzą, że w tym momencie, jakbyśmy, jakbyś, jakbyście chcieli na przykład kupić maseczkę, o, to, to może impreza. jej nie być. Może jej nie być w sklepie, okay. albo cena może być taka mocno zaporowa, że trzeba czekać na przykład na taką poważną a, moment, na przykład, kupić komplet maseczek na gwiazdkę jako prezent. O, <laughs> jako prezent. <laughs> Mam nadzieję, że do gwiazdki to w ogóle zapomnimy o temacie, też ale. Może. No generalnie kiedyś maseczki to były za jakieś grosze. Nie wiem kilkanaście, 20 kilka tak, groszy było tak, za sztukę nie pamiętam, mniej więcej. Bo jakby wychodziło. mój tata, nie wiem, tam ciął remonty albo tak, tak, tak. żeby żeby nadycha się specjalnie, no. dużo takich dziwnych rzeczy. No to 10 może 50 może 50 groszy, może ona kosztowała. No tak kupujesz de, w detalu, to to mogły tyle kosztować tak, pewnie tak. aptece. A no. teraz patrzyliśmy przed chwilą przed nagraniem cenę Naj, maseczek. Najtańsze wychodziły po 8 zł za sztukę. Za sztukę. Za sztukę. Opakowania tam były po kilkaset złotych, wszystkie, nie? Trzeba powiedzieć o tym, że te maseczki są po to, żeby nie zarazić kogoś. Przede wszystkim. Znaczy, tak. znaczy wiesz, mnie to cieszy. Jeżeli ludzie o tym wiedzą, że te maseczki są po to, żeby nie zarazić kogo, i oni kupują 100 sztuk dla siebie, to znaczy, że oni chcą dać wszystkim swoim znajomym, żeby jak będą chorzy, to żeby nie zarazili innych. To mhm. było super. Ale pewnie ludzie o tym nie wiedzą. Pewnie biorą te czytny, maseczki, żeby nie zarazić. Fajny gest. Fajny gest, no nie? Gest. A teraz jak przychodzi na przykład i dałby nam 50 maseczek. I panowie, jak będziecie chorzy, nie zaraźcie nikogo. super. Dziękuję. Mega. To było coś. Ale ludzie myślą, że po prostu te maseczki uchronią ich przed zarażeniem. Aha. Co w efekcie raczej nie One działają dosyć krótko. I w ogóle trzeba pamiętać o czymś takim, że no właśnie, jak nosi, bo to są maski chirurgiczne. Albo takie zabiegowe. Je nosi chirurg w sumie nie po to, że jak robi komuś operację na otwartym brzuchu, otwartym sercu, to nie po to, żeby się czymś nie zarazić od pacjenta, bo to jest absurd. Tylko po prostu to jest sterylne. I po to, żeby on nie nakichał komuś. Tak. W otwarty brzuch czy serce. Bo to dla pacjenta może być zabójcze. Ale ten przykład, chirurg nie wie, czy on przypadkiem nie jest chory. Oczywiście, no, że tak. Więc Dlatego, że, maski, że mnie dużo tych problemów wszystkich yy, z grypą i no, większością infekcji, one mają jakiś tam swój okres inkubacji, gdzie już możemy kogoś zarażać, a nie mamy w ogóle żadnych objawów. I tutaj w ogóle też warto pamiętać o tym, że koronawirus, bo o nim cały czas mówimy przecież, tak. trzeba o cały tym cały pamiętać, no, e, w 80% przypadków te osoby, które są zakażone nie mają żadnych objawów. Dlatego, że po prostu ich układ odpornościowy sobie z tym całkiem nieźle radzi. Czyli najbardziej narażone są osoby z obniżoną odpornością, osoby starsze. I raczej prawdopodobni mniej dbające o siebie. To na pewno. To jest nie do oszukania. Układ immunologiczny po prostu jak jest ogarnięty i od niego dbamy, bo mamy na to bezpośredni wpływ, żeby o niego zadbać, no to po prostu będzie sobie radził lepiej. Co oczywiście nigdy nas nie chroni w 100%, ale po prostu zwiększa nasze szanse. Większa szansa na to, że zachorujesz na cokolwiek tak naprawdę, tak. bo to nie chodzi tylko o koronawirusa. Tak, żeby I to jest było. tańsze niż maseczki. Plus yy, to, to, niż, jest odpor, to jest to na dłużej. wystarcza na dłużej. Niż maseczki teraz na pewno, nie? Bo <laughs> tak. Teraz Musiałbyś tych supli za za 800 nakupić naprawdę konkretną ilość. Tak. I za chwilę, raz, za chwilę wrócimy w ogóle do tematu tutaj suplementacji, tego co możemy mhm. bać, ale padło słowo zwrot Układ Immunologiczny. I musimy teraz powiedzieć, bo. O piosence. O piosence na YouTube, którą można znaleźć. I ona będzie podlinkowana tutaj. Układ tak. Immunologiczny. Słuchajcie, po prostu nie uwolnić się od tego. A chcemy pozdrowić studentów z Gdańska. Z AWF-u z chyba. Z Gdańskiego. chyba w Gdańskiego, mm -hmm. którzy tą piosenkę mieli przyjemność nagrać. Szok. Po prostu ostatnio też szukałem y, informacji o immunologii. Ja nie, wiesz no co, ja i nie chcę i... być do końca, jaki był Twój ciąg że znalazłeś to, jakby to Nie, na nie po, prostu, po prostu szukałem różnych rzeczy, takiej podstawy immunologii chciałem sobie znaleźć. Bo tam w sumie YouTube jest poza tym, że tam są śmieszne koty, jacyś ludzie, którzy sadzą rzeżuchę na dachu i inne dziwne rzeczy. To można też tam znaleźć całkiem fajne materiały. Mi się teraz przypomniała taka sytuacja. Jedziemy, to było 8 lat temu, może nawet trochę więcej. Mhm. A ze znajomymi na siatkóweczkę jeden kolej z tyłu mówi: Ej, znalazłem fajną stronkę z filmikami. My, <grym> no jaką? <Mówi> YouTube. <grym> to były te czasy, ja będę te czasy po prostu, bo to ja dzieciom będą się śmiać. Więc tak, ale był taki moment, że na YouTubie było dużo filmów. Na przykład ja kojarzyłem kiedyś YouTube tylko z wypadków. Z wypadków. samochodowych. Śmiesznych wypadków samochodowych. Śmiesznych <grym grym grym> wypadków. Takich okay. chorób jest że taki klimat wypadków samochodowych, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No, trochę tak. No, ale już, już tego nie oglądam od bardzo dawna. To już mnie nie interesuje. Ale na YouTubie też już takich rzeczy jest Dobra, nieważne. To jest zły temat. E czy patrzyłeś może, czy żele przeciwbakteryjne nie podróżały? Nie mam pojęcia. Ciekawy, ten Trzeba mnie sprawdzić. Mam tutaj, zaraz, zaraz sprawdzę to. Tak, a w ogóle ja też, jakbym miało coś zadbać, to bym przede wszystkim zadbał o czyste ręce. Ja mam nadzieję, tylko taką, że teraz. Te Prędzej wszystkich niż o maski. Te jakby Cel tych kampanii oczywiście jest o to, żeby nie zarazić się koronawirusem, a przekazanie się innymi rzeczami. To <noise> będzie taki, że ludzie wyciągną wnioski, jak ewentualnie można dbać o, powiedzmy, o to, żeby się zarazić, o swoje zdrowie, czyli tą odporność gdzieś tam troszeczkę sobie powiedzmy zwiększyć. I mam nadzieję, że to się przełoży tak, że nawet jak ten koronawirus minie, to nie będą pamiętać o takich rzeczach, typu: Micie rąk, nie kasłanie na kogoś mu na twarz, jak po prostu jesteś chorym, może nawet nie przysiadać do pracy, jak jest się chorym. To było spoko. Ja nie choruję specjalnie często a w ciągu roku. Czasami mam taką dziwną przyjemność, że jesteśmy na kursach masażonym mokich. Pierwszy dzień jestem zdrowy, drugi trochę, no ale staram się nie kasłać na ludzi wtedy. A i no też nie mogę iść do domu wtedy za bardzo. Nie, nie ma osoby, które mogą mnie zastąpić za bardzo. Ciebie zresztą też, więc trzeba ten dzień przeżyć jakoś. No, ale żeby. mi się zdarzało z pacjentów kilku a, przepisać mhm. na inny dni, bo po prostu czułem się średnio nie chciałem ich zarazić. I chciałbym, no. żeby moi pacjenci też nie przyłazili, jak są chorzy. Spoko by było. Bo później nie zarażą, a ja dalej będę z innymi ludźmi się widać, przynajmniej dzisiaj kilkoma, więc to się nam trochę… Rozciągał. Nikt by nie chciał tego. No, więc e, wiemy o tym, że tak. Nie boimy się koronawirusa. Nie mamy się na razie, żeby go stresować. Dbamy mhm. o ogólną odporność. Ale my się nie boimy, bo w miarę regularnie stosujemy wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że nasz układ odpornościowy jest y, generalnie w miarę ogarnięty. Tak. Na przykład ja, już nie pamiętam tego nie robili, kiedy? To ja bym się bał. Pomimo tego, że na przykład w Polsce bardzo dużo zachorowań na grypę jest, to mhm. ja chyba jej nie miałem już. Nie pamiętam, kiedy byłem chory na grypę. To było bardzo, bardzo, bardzo dawno ja temu. Ja akurat niestety niedawno. Byłeś dawno chory na grypę? Jak to jest możliwe? Nie wiem, z miesiąc się? temu. Co? Z miesiąc temu. A byłeś taki chory rzeczywiście? Był taki mhm. okres? No. Czyli nie dbałeś o swoją odporność jednak? Starałem się. No co, wtedy? znaczy przesadzałeś, no po prostu nie wiem, czy ktoś ci nie powiedział, a że jak jest na przykład tych treningów w ciągu e, tygodnia za dużo, to też odporność ci spada. Nie no ja wiem, ale tak starałem. <grym> ja zawsze do wszystkiego podchodzę jak do kiego badania. Muszę sprawdzić, gdzie jest granica. Okej. Okay. Już wiem. Już wiesz. <grym> tak. Czyli jak robisz powyżej 10 treningów w ciągu tygodnia? To za dużo. To jest za dużo. To jest za dużo. A zdrowo to jest e, 3-5. Tak I mówi. mniej więcej. Teraz tyle, tak, dobra. Dobra, to wiesz co? To Jakby mhm. Niech ludzie wyciągną jakieś fajne wnioski z tego materiału, i po prostu powiedzmy, jak możemy po prostu dbać o swoją odporność, żeby taki koronawirus przyszedł nam bezobjawowo, nawet jak się gdzieś tam mhm. przypałęta, albo taka grypa, albo cokolwiek. Bo tych chorób bakteryjnych i tak naprawdę wirusowych no, otacza nas ilość niewiarygodna, mhm. szczególnie w takim sezonie, więc. Dajmy takich, tak, ludziom kilka takich fajnych lifehacków, co można zrobić, żeby tą odporność okay. poprawić i e, dlaczego to nie jest z naskolny. Mm -hmm. <grym> <grym> Dokładnie. Ja myślę, że teraz w tym momencie, kiedy no już sytuacja jest taka, jaka jest i gdzieś tam no, ten wirus krąży i prawdopodobnie u nas też, więc no ja wychodzę z założenia, że jak ktoś już na nas teraz nakicha i się zarazimy, to już jest jakby trochę późno na budowanie odporności, bo to jednak trochę trwa. Tym bardziej, Więc, że odporność buduje się w pierwszych e, trzech latach życia dziecka. Znaczy tak, ale my też mamy później taką odporność nabytą, którą możemy sobie gdzieś tam cały czas stymulować, bo jakby nasz układ odpornościowy nie zależy tylko, tylko i wyłącznie od, od tego, jaką się tam na początku kształtuje. Ehm, aczkolwiek ten moment jest taki faktycznie strategiczny. Wiesz co, to może zacznijmy w takim razie ogólnie od początku, bo wiesz, może będą słuchali tego rodzice, dzieci, o, To może zacznijmy od początku, że super kluczowe jest pierwsze trzy lata. Nawet ja bym powiedział, że moment narodzin już może być tak, bardzo ważny. Tak, on jest ważny. najważniejszy. Była taka moda, nie wiem czy można nazwać tą modą, ale był taki moment, i nawet już ja byłem a że dużo osób zzywało się z jakichś dziwnych powodów na cesarskie cięcie. Każdy momencie. No, tak, tak. Że tak, że nie, nie boli, że hmm. jest fajnie, ale to w efekcie jest od razu strzał w głowę dziecka. W Stopę dziecka. W Stopę. Może w głowę nie. Stopę w, dziecka. Bardziej wielita dziecka. dziecka. I nawet nie tylko wielita, bo okazuje się, że po prostu dzieci, które są urodzone przez yy, cesarskie cięcie, mają zupełnie inny skład mikrobioty jelitowej. Gorszy. Oczywiście, że gorszy, dlatego że no, w trakcie narodzin, jak dziecko przechodzi jeszcze przez kanał rodny mamy. No to ma kontakt z tymi wszystkimi bakteriami, które od razu zasiedlają cały układ pokarmowy dziecka. Więc w momencie, kiedy dziecko jest wyciągnięte w inny sposób, czyli właśnie przez to cesarskie cięcie, no to pierwszymi bakteriami, które docierają do takiego malucha, jest wszystko to, co się znajduje na sali szpitalnej. Później, często, jeśli na przykład tata weźmie dziecko, no to bakterie taty. I tutaj jakby też nikomu nie ujmując, ale lepiej jednak, żeby to była mama. to też jest akurat y, sprawdzone. Y, no i tutaj oczywiście, no, nie można powiedzieć, że po tym momencie, jakby dziecko już jest skreślone, aczkolwiek y, no, będzie miało. Raczej, raczej no, trudniej się. Troszeczkę trudniej gorszy dalej, start, nie. troszeczkę no. gorszy start. I a, czyli po prostu podsumowując to, jak się da rodzić naturalnie, to, lepiej to rodzi tak. naturalnie. Tak. Ale lekarze już też mm -hmm. widzę, że ta kadencja jest taka, że, że ta cesarka to jest taki przymus. Jak się nie mm -hmm. da, ale jest jakiś problem. No to wtedy rzeczywiście tak. być może można taką decyzję podjąć. Kolejna rzecz yy, to jest jednak karmienie dzieci piersią. Trzeba karmić dzieci piersią. Tak, dlatego, że to mleko matki też będzie zawierało całkiem sporą ilość białek, które też będą budowały odporność. No tak, ja... Wiem o tym. No. Tak by ale Ale na przykład, ja swojego dziecka. Nie karmię może. piersią. Osobiście. To dobrze, bo, bo było, nie masz trzymamy, dzieci. Ale tak, ale jak <laughs> będziemy mieli, to ono raczej, jak będzie taka możliwość, będzie karmione piersią. Tak. tego się trzymajmy. Okay. No. A później warto mm -hmm. pamiętać o tym, że dziecko jednak powinno mieć kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, Oczywiście. bo jednak część rodziców o tym zapomina. Tak. I w jakimś dziwnym e, sytuacji, szczególnie jak to jest pierwsze dziecko, mm -hmm. zauważam taką obserwację, jak widzę po prostu po dzieciach nawet swoich pacjentów, to one, oni mają jakąś tendencję tego dziecka chowania niemalże w inkubatorze. Czyli tutaj tego nie, tutaj na zewnątrz to nie, tak. bo jest zima, bo Teraz... jest jesień, bo jest coś mm -hmm. tam. Teraz o dużej ilości chorób się nawet, tak się je nazywa, że są choroby czystych rąk. Że my celowo pozbawiamy się swojej własnej mikrobioty jelitowej i może inaczej, sorry, nie tylko jelitowej, bo ja też od razu z automatu mówię jelitowa, ale tak naprawdę nasze bakterie, które współtworzą ten nasz układ odpornościowy, znajdują się też na skórze, w naszych płucach w dużej mierze. No i łącznie to jest 2-3 kg różnych bakterii. Więc jeśli my cały czas dbamy przesadnie, żeby wszystko było super sterylne, no to jakby nie mamy zupełnie kontaktu z tymi patogenami, który jest potrzebny ten kontakt do tego, żeby tą odporność u dziecka budować. Także cały czas mycie rąk jakimiś mydłami antybakteryjnymi albo właśnie kiedy nie trzeba też używanie takich specyfików, które tutaj stoją u nas akurat na stole, czyli tych żeli Czy To jest tak, zerknę, czy to nie szkodziam dezynfekcji też stołów do masażu. Ten, ten obok jest ten do stołu. Ten obok, tak? Okay. Tak. Więc je, jeśli to nie jest konieczne, no to tego oczywiście też nie powinniśmy robić. Okazuje się, że e, no to też nam szkodzi. Dlatego że pozbawiamy się e, akurat tych Zarówno złych, jak i dobrych bakterii. Także na pewno będzie to teraz dobrym pomysłem, zwłaszcza teraz w tym okresie. Jak wychodzimy ze szpitala, no to jednak bym się pokusił o to, żeby to zrobić. Czyli żeby sobie ręce jakimś środkiem antybakteryjnym umyć. Ale no jak nie wiem, siedzę w domu, coś robię, generalnie wystarczy mi zwykłe mydło. I to będzie ok, bo dużej ilości tak tych patogenów będę się pozbywać. Ale nie będę też naruszać tych tej, no, tej kolonii bakterii. Myślę, że jeśli chodzi o bakterie, florę bakteryjną, po prostu bakterię na naszej skórze, to dużo polaków wie o tym i znany jest tekst. Częste życie, częste mycie skraca życie. Więc nie myjemy się. Przesadnie. Zbyt często. Zbyt często. I często bierzesz prysznic? No, na pewno codziennie. To A może być tak, że dwa, z, razy, z dwa razem, razy. Rano no. wieczorem. Czy no po tak. treningu coś tam? Czasami się tak, czasami się zdarza. Częściej, jak jeszcze wpada jakiś trening albo dwa, no to wtedy, wtedy częściej. Okay. Aczkolwiek no, jak mam taki dzień, że specjalnie nie jestem jakoś mocno aktywny, no to bez przesady to raz w zupełności wystarcza. I dobra. też bez nasączania się żelami i mydlami mi się jakby po prostu chcesz się, a nazwijmy to odświeżyć, to gdzie tak woda ci może wystarczyć? Jak już dzisiaj rano, rano fajnie się myłeś, to możesz. Jakieś takie normalne mydełko, żeby ładnie pachnieć. Szare. O, w ogóle tak, szare, szare mydło jest super. No, ja y, mam taką zasadę i często pokarmową i chemiczną, że jak widzę skład, to ona ma być zrozumiała przeze mnie i ma być y, możliwie krótki. Więc jak Spoko widzę, tam by w szarym mydle są wiesz, trzy składniki, biorę, no nie, i nic więcej nie potrzeba. E, dobra, czyli mamy tak. E, dzieciaka, który urodził się naturalnie, super, jest karmiony piersią, git, ma kontakt z rodzajnikiem zewnętrznym. Czasami się przewróci, czasami trochę piachu zje, czasami trochę trawy. Kota pogłaszcze. Po, kota pogłaszcze, obliże, się z psem. Wszystko super. <laughs> Brzmi nieźle. Brzmi nieźle. A jak ja. Ja wiem dlaczego rzadko chory, bo ja tradycyjnie rzadko choruję. Ja pamiętam swoje po prostu pierwsze lata życia, to ja po prostu cały czas jeden piach w ziemię. Bo mamo, znalazłem miękikami w piaskownicy. <śmary> Pastelina, no nie, to <śmary> e, Śmieszne, śmieszne, ale mogło tak być. Ja też z tym dzieckiem ze wsi, więc naprawdę byłem ubrudzony, delikatnie mówiąc non stop cały czas. Jednocześnie bawiłem się w piaskownicy miękkim kamieniem, bo nie jadłem kanapkę w samym czasie. <śmary> Mogło oh. tak się dziać Nie pamiętam, Mogą. bo wiesz, jakby nie pamięta się swoich a Raczej pięciu lat życia pierwszych Tak. I tak też mam O, I teraz to dla słuchaczy się może wydawać Już takie trochę creepy Ale ciekawe, czy pomyśleli Na przykład o tym, że jednocześnie Bawią się telefonem i jedzą kanapkę Podczas kiedy na telefonie Czy na klawiaturze jest znacznie więcej Patogenów no, wiesz, Niż na desce sedesowej Kanapka to jest mi półbiedna, oni myślą, że jedzą inne fajne rzeczy Dokładnie i jednocześnie z gramy klasyka. No tak. Nie to, żebym rzucił kogoś, jakby pierwszy kamieniem, bo nie, no, zdarzyło mi się, się wielokrotnie się coś takiego robić. Aczkolwiek ostatnio myślę o takiej właśnie dobrej praktyce, że no oczywiście wiadomo, jak musi wlecieć kwota na Insta, co jem, no to wiadomo, no wiadomo, takie sytuacje się później, zdarzają. Tak, ale później telefon, cyk na bok i zajmuje się tylko jedzonkiem. Tak. Ostatnio, wiesz, to też tak mam, dlatego bardzo mało publikuję w ostatnich dniach. Bo, bo, swiedem, bo, ciągle bo ciągle jem. Nie, właśnie a w, Ci, że w tym tygodniu już miałem ponad 300 godzinny post. Brawo Kiedyś indziej o tym powiem, o takim tak. niejedzeniu. No musimy o tych postach coś pogadać, bo też jestem teraz regularnie na IF-ie. No to więc, jest, na tak, ja bardzo lubię, I, bardzo lubię uh, IF i ewidentnie mi on służy. No ale dobra, to... to, to nie to... na dziś, bo to w ogóle na... nie ma nic nie... wspólnego z koronawirusem. I z odpornością. Zop... Mm, Trochę ma... Ale, ale dobra, dobra, to... To nie jest na taki dziś. mały procent odpornościowy, tak, można tak, tak. dużo bardziej o niego zapytać. Dobra, idąc dalej sobie, mamy osobę starszą, A, powiedz, przejdźmy sobie o ten czas dojrzewania, że darujmy sobie i tak dalej, chociaż tam e, też kontakt z innymi osobnikami płci przeciwnej bardzo często A właśnie, może mieć duży o tym wpływ. O tym pisałem. No, co tak. powiedzieć? Jak można bardzo fajnie urozumieć sobie florę bakteryjną w krótkim I czasie? Po prostu całując się. <grych> Powiedz tak, taki ciekawostek, jak szybko flora bakteryjna twojej partnerki, tudzież partnera um, upodania się do twojej, jeśli całujesz do osobę? Trzy minuty całowania się. Ciągiem? No, myślę, że tak. Raczej <grych> ciągiem. Nie można <grych> interwałów robić. Interwałów? Właśnie nie wiem, bo badania tego jakby chyba nie uwzględniały, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Trzy minuty ciągiem to jest sporo. Sporo, sporo ale... Znaczy, nie to, że się nie da, no, no. nie. <laughs> Myślę, że tak. Dobra, fajna rzecz. Więc warto byłoby całować się z osobami zdrowymi, aczkolwiek my podświadomie wybieramy osobniki a, mhm. o innej zawartości fluorobakteryjnej, równie zdrowej i się miksują one. Tak. Więc w efekcie, masz ochotę kogoś pocałować, mhm. to to jest zdrowy człowiek. A raczej tak. I dlatego, no właśnie, jak komuś niezbyt ładnie pachnie z ust, to też jest to raczej dla nas taki sygnał, że mm, chyba, chyba to nie jest dobry moment, żeby się całować. A z kolei ten e, zapach często jest jakby związany z tym, no, że jednak z tymi bakteriami coś jest nie w porządku. Ewidentnie. W ogóle też neurobiologzy teraz no, mają taką dosyć mocną teorię, że my w ogóle po to się całujemy żeby nasze te kolonie mikro, mikrobiotyczne się poznały i żebyśmy mogli w ogóle sprawdzić czy jakby ta nasza zgodność organizmów jest na tyle dobra żebyśmy mogli dalej mieć jakieś potomstwo. Jest to kompletnie nieromantyczne. W ogóle nie. Trochę smutno mi z tego powodu, ale no cóż, no to tak, nie Ale nie, no, można to wiesz jakby też yy, obronić tym, że to nie jest jedyny proces, który zachodzi w trakcie całowania się. Trzeba pamiętać też w ogóle o oksytocynie i oczywiście o naszych w ogóle emocjach. I, no czyli całujesz i tak się dalej. po to, żeby wyrównać florę bakteryjną no, i jednocześnie podbić sobie szczęście. No tak, to już jest trochę bardziej romantyczne. Tak, ale sobie. Powiedzmy coś trochę o sobie. Ale tu u niej dzieje się to samo. No dobra, racja. Czyli jak to się podnosi poziom szczęścia, to jej też powinien. Powinien. Gorzak jest... Ja nadal nie wiem, czy to jest romantyczne. <noise> nie, bo cały czas mówimy o procesie. Czasami tak mówi, no nie, typu hej, może byśmy zmiksowali swoją florę i Pod, podbili, podbili sobie oksytocynę. Ojej. Dobra, czyli powiedzmy, to jest taka ciekawostka e, dla nastolatków i osób starszych też. Wszystkich. Myślę, że po wysłuchaniu tego kilka osób będzie miało jakiś dobry, dobry wiesz, flow na najbliższy podryw. Jak ten odcinek zachęcił was do tego, żebyście wzięli kogoś i go wycałowali, to nam dajcie znać będziemy mega szczęśliwi Aha. z tego powodu, czyli nie tylko jakby element jakby uspokajania społeczeństwa o koronawirusem, ale też dawania im różnych fajnych bonusów immunologicznych ale też poprawienia relacji międzyludzkich. To byłoby genialne. W ogóle super. Dobra, powiedzmy coś o aktywności. Myślę, że to może być ciekawe. Na pewno. Generalnie no nawet to, jak my jesteśmy zbudowani. Jesteśmy zbudowani w największej ilości z układu ruchu, z narządu ruchu. Więc on z po prostu domaga się no no z mięśni, kosi, więzadeł. No zależy kto. To nie jest ruchu do końca, nie? Tłuszcz. No nie, tłuszcz ma w ogóle bardzo dużo różnych funkcji w naszym organizmie. Um, ale no jak trzymamy jakiś zdrowy poziom tego tłuszczu, no to jest on oczywiście potrzebny. Jak jest go za mało, to też nie jest dobrze. Um, ale no w budowaniu odporności na pewno jakąś tam rolę. Chodzi teraz o tłuszcz czy o mięśnie. Y, zarówno o tłuszcz jak i mięśnie. Powiedzmy mi o mięśniach, może powiedzmy mi bardziej o, o takich o, o tym, że żeby teoretycznie dbać o swoją odporność, Faj bardzo ważne jest, tak naprawdę, żeby dbać o swoje ciało, to nie jest tylko odporność, odporność bonusem tu moim zdaniem jest jakby. Mm -hmm. Raczej mało osób ćwiczy dlatego, żeby mieć e, układ immunologiczny w lepszym stanie. A Myślę, że. <laughs> ale moim zdaniem jest to motywacja średnia. Tak, bo to nie daje ci satysfakcji tu i teraz. Ale patrz jak była, była akcja typu, kurde treningi kilka razy mnie opłaciły się, przez dwa lata nie byłem chory. Wtedy to rzeczywiście zyskuje trochę. No tak. Więc jest fajnie. Ale jak myślisz o tym w takiej perspektywie, że masz 80 lat i myślisz sobie, wow, wszyscy moi koledzy mają Alzheimera, a ja nadal wszystko pamiętam. Tylko, że na treningi no. chodziłem tylko ja. Dokładnie tak. Nie jest. Chociaż powiem Ci, że aktualnie statystyki są bardzo zadowalające, bo poziom osób aktywnych ma wzrosnąć trzykrotnie. Myślę, że tak będzie, bo no. się o tym trąbi w kółko. No i dużo ludzi ćwiczy, coraz więcej i tak jest cała masa do wyboru. Jak jest mieszkasz mm -hmm. w mieście, to możesz to robić dosłownie wszystko mm -hmm. i zainteresowanie jest spore. Coraz więcej osób korzysta z osób takich jak my na przykład, więc myślę, że ta edukacja idzie do przodu i ludzie są coraz bardziej świadomi tego, co mogą osiągnąć, jakie efekty daje nie tylko pod kątem gubienia masy mm -hmm. tłuszczowej, nabierania masy mięśniowej i po prostu ujednolicenia swoich posiadków i brzuchów. Aktywność. Więc fajnie, że o takich rzeczach się mówi. No i my też będziemy oczywiście trąbić o innych zaletach, bo każdy wie, że jak się ćwiczy, to można schudnąć, albo można nabrać mięśni, ale mało kto mówi, że można w przyszłości nie mieć Eichhebera, mm -hmm. mało kto mówi, że e, można nie chorować dzięki temu, albo co, jakieś tam jeszcze takie dziwne, niestandardowe, mm, powiedzmy, rzeczy, które może dać jakąś fizyczną. Jakbyś miał Dobra, powiedzieć o, o, o trzech rzeczach, a które może dać jakąś fizyczna, a jednocześnie nie jest tym, czym co wymieniłem przed chwilą. Na pewno takie są. E, nie no wiem, zdrowie, czy... zdrowie serca, e, no to tak, chociażby no to układ to krążenia. To jest w miarę oczywiste. Co tam jeszcze? E, o! Mniejsza wiek... ilość zmian zbrojeniowych. O tym ludzie na przykład nie wiedzą, to za przykład bardzo. też. Ale większa ilość w ogóle e, komórek nerwowych w naszym mózgu. Czyli połączenia wiemy, neuronalne się tak. i tak dalej. Okay. Do, ale nie tylko połączenia neuronalne, ale powstają w ogóle nowe komórki. Czyli nowe neurony ze sprawą Nowe neurony. neurony. Okay. Bo wiemy o tym, czasami jeszcze istnieje gdzieś takie przeświadczenie, że my się rodzimy yy, z jakąś tam powiedzmy pulą. Pewną ilością komórek i one po prostu obmierają e, tak. wzrokiem. Tak, tak. Roku, ale okazuje się, tak. że są obszary w naszym mózgu, czyli tam okolice wyspy, hipokamp, yy, okolice opuszki węchowej, gdzie... Pochodzi, znaczy dochodzi cały czas do tworzenia się nowych komórek nerwowych, z tym, że my oczywiście też jesteśmy w stanie to e, powiedzmy pośrednio stymulować między innymi aktywnością fizyczną. Super. No to to akurat jest bardzo mały znany motyw, że po prostu chociaż więcej <grym> się mówi o tym typu "ćwicz swoje ciało" i dzięki temu twoja głowa też tym zyska. Oprócz tego, że będzie no wiem, dużo, na nim dużo słychać o tym, że a, idź, pobiegaj, niech mm -hmm. odpocznie, ale oczywiście na przykład ja, bo są takie osoby, które na przykład są w stanie zadbać o swój mózg bez aktywności fizycznej. Wiesz o co chodzi, w sensie, że mm -hmm. oni jakoś tam się stymulują na różne sposoby i dzięki czemu mają dobrą pamięć, mm -hmm. koncentrację i okay. w efekcie mają ich, ich ciało, no znasz takie osoby super inteligentne na, czy, tak, mega ale, ludzi ale, ale też wydaje mi się że to może jest trochę inaczej rozumiana aktywność fizyczna czyli mm. te osoby tak czy siak one są jakoś aktywne ale jak zapytasz na przykład co trenują to może niczego nie trenują ale może mają nie... dużo takiej spontanicznej aktywności w ciągu dnia czyli po prostu jednak wybierają y, pójść gdzieś na piechotę zamiast za każdym razem wsiadać w auto jak potrzebują kupić gazetę 50 metrów dalej nie okej okay, czy może być taki dużo spontanicznej Może aktywności i tak po dosyć po dużo prostu. gestykulują chodzą po schodach no po prostu wiesz, jakby okay. cały czas są aktywne, mało siedzą, i to, to też jest aktywność znaczy, fizyczna. Po, jak myślę o kilku osobach tradycyjnych, to po nich tego nie widać, ale <grym <grym <grym> być może. A może tutaj też dieta jest. wchodzi w grę. No o, o ewidentnie, no, nie? wchodzi dieta w grę. Eee, dobra, no to okej, okay, Spełniliśmy standardy, trzy, trzy rzeczy padły. Co jeszcze mogłoby taką a, poprawić? No, weszliśmy na temat diety, ją. więc yy, i ja w ogóle powiedzieć. wydaje mi się, że to jest jedna chyba z najważniejszych tutaj rzeczy. Ja myślę, że myślę, Ona bezpośrednio, tak, ona no bezpośrednio naprawdę ma yy, no wpływ no bo na powiesz, to, to, co my jemy. Przyswajasz y, nie? dobre bakterie jedząc mhm. albo zabijasz je jedząc dane rzeczy. W Dokładnie w tak. Więc tak naprawdę regulujemy sobie tą ilość bakterii w naszych ilitach. Może powiedzmy tak, kilka rzeczy, jakichś takich lifehacków, czego by unikać, a czego może by, co by może stosować mm -hmm. wtedy? Okay. Dajmy może odunikać najpierw, bo Odunikań. to jest pierwsza rzecz. Na początku trzeba, mm -hmm. bo wiesz, jakby nie zmieniać diety, okay. nic i dorzucania do tego kolejnych produktów. To nie dużo zmienia. Nie, tak, tak, tak. Jest trzeba wyeliminować. I ja się teraz z tym cały czas spotykam. Czasami pytam się różnych osób o to, jak tam wygląda ich dieta. I niektórzy mówią, o, w ogóle super, super, tak się super zdrowy odżywiam. To znaczy? raz dziennie łykam tabletkę spiruliny, a poza tym jem w McDonaldzie. No nie, no to dalej taki hardkorowy przykład. hardkorowy przykład, ale mniej <grym> więcej i... chodzi o to, że nie, nie mam bardzo za kiepsko. bardzo o to, co jem, ale dokładam do tego jak, jakieś suplementy, które oczywiście też sobie możemy chwilę o nich powiedzieć, bo są takie, które są generalnie dosyć sensowne, ale na pewno one nigdy nie zastępują prawidłowego żywienia, tak jak sama nazwa wskazuje. Jak przychodzi do ciebie Więc... osoba mm -hmm. o katastrofalnej powiedzmy odporności... To, jakbyś miał i coś zaproponować. Oczywiście, wiadomo, to trzeba sub. My tam oczywiście wiem, wiecie, jesteśmy tera terapeutami, żeby nie było. Więc diagnostyka to jest dla nas podstawa. Mm -hmm. Ale gdzieś tam postaramy się jakieś takie kilka lifehacków uniwersalnych dać. Czyli, jakbyś miał komuś zaproponować, żeby coś zmienił, coś odrzucił, to co by to było? Na pewno przetworzone żarcie. Bo w momencie, kiedy zaczynamy jeść rzeczy nieprzetworzone, to my już dokonujemy lepszych wyborów żywieniowych. Czyli wędliny out. Tak, w sklepie. Tak. Dokładnie. Bypad. Czyli nawet jeśli jesz mięso, no to po prostu kupujesz surowe i robisz sobie sam. I to już, to już sprawia, że ta dieta z automatu będzie lepsza. Zdecydowanie. Tak, bo kupujesz a... półprodukty. Ja myślę, że te, te takie dziwne a, sery z różnych sieci... A... Takich, wiesz, każdy, takich gołda w plastrach, która Aha. naprawdę nie jest gołdą I która no jest tak. często no, takim jest zbiorem serów, bo to najczęściej mm -hmm. częściej, czasami wygląda tak, że są różne odpadki serowe, to się zbiera do... O, to tak się robi ser topiony. Tak, <laughs> <laughs> niestety uh -huh. wiem i kiedyś lubiłem je jeść bardzo. Ja, ja też. bym człowiek nabiał, ja też. Byłem człowiekiem nabiałem. I ja nawet dosyć szybko przytyłem na tych serkach topionych. Straszne, znaczy, no dobra. Nie chcę mówić specjalnie ludziom, żeby odstawili nabiał, ale trzeba przemyśleć minimalizację nabiału bardzo szybko. Mhm. Swoje, bo to jest. Najgorszy, który jemy przede wszystkim to jest życie no, nabiałowe. Ni niestety tak, jeśli no. chodzi o, o to, co tolerujemy najgorzej, no to. No prawda jest taka, że większość ludzi tej laktozy nie toleruje. Tak. Wiesz to mnie też przekonało kiedyś po prostu to, że w samym mleku masz komórki ropne. Oj. I wiesz, jakby, no tak. mi się ropa nie specjalnie dobrze kojarzy. Nie mm. mówię oczywiście o tej ropie, tak. jak wiadomo I, jakiej. Tak, tak, tak. Ale to, no właśnie, i to jest znowu ten argument, który niektóre osoby podają. No tak, ale nasi dziadkowie pili mleko od zawsze i nie mieli takich problemów. Tak. Bo mieli ja też na przykład mleko kilka dziadków i sobie ją tam y, wydoili, przez szmatkę przecedzili i po prostu pili. A teraz ta, to mleko, które kupujemy, no jednak produkcyjnie wygląda no, już nie jest mleko. diametralnie inaczej. nie? To już jak ja mam taką przyjemność pracować z ludźmi, pacjentami, którzy produkują, nie są jakoś wybitnie z tego dumni specjalnie, mm -hmm. to mówię, że to nie jest mleko, tego się nie da wypić od razu, to musi przejść różne procesy tak, tak, tak. przetworzenia, żeby tego. to się dało w ogóle mm -hmm. wypić, żeby to miało taki ładny, biały kolor, jak powinien być. Tak. Bo na początku nie ma takiego mleka. jak jedna krówka sobie siedzi. O, powiem Ci, jak może byłem na Azorach mm -hmm. i tam widziałem, że te krowy tak sobie biegają po tych wyspach. To mi się taka trochę nawet ochota na, na nabywę zrobiła momentami i coś tam zjadłem. I nawet było spoko. Okay. Mówię, o, jakie te takie, tak, jest, tak wyglądają takie zdrowe. Tak biegają i tak jedzą sobie na zorską. Słucham, Z, że zazwyczaj właśnie chciałem powiedzieć, że my to tak widzimy na reklamie. No, a tak tam było, na rzeczywistości, na no, nie. Tak. To było. A nie, a te krowy biedne sobie tak. No dobra, ale nieważne, tutaj jakby no nie. hodowla zwierząt to jest temat, który dzisiaj średnio związany z, a, jest związany z odpornością. Trochę jest związany z odpornością. Większość daje. wirusów idzie od zwierząt, właśnie, od tych wszystkich kiepskich warunków, a, mhm. w którym one są przetrzymywane Więc jakby temat jest, myślę, że bardzo mocno związany ze sobą, ale nie na dzisiaj. Nie. Dobra. Czyli nieprzetworzone rzeczy. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa. Ale... Jak już byliśmy mhm. na temat temacie myciu rąk, to ja myślę, że super ważne jest o, po prostu okay. mycie tego całego dziadostwa z warzyw, owoców. Nie, wiem, jak to się je mięso, to też może warto byłoby no, je odgnąć konkretnie. No, no, myślę, że tak. A, mi, moja żona w ogóle. Pozdrowienie dla Agnieszki. A, mamy, mówiłem ci już kilka razy o tym, mm -hmm. ozonator. Mm -hmm, no taki wiesz, wydziela ozon. Ozon ogólnie jest jakby trującym gazem, ale w małej ilości jest oczyszczającym. I my czasami wrzucamy jakieś po prostu do miski z wodą i tam jest po prostu ten ozon sprodukowany i tam mm -hmm. on wlatuje do tej wody. I kilka razy miałem przyjemność zobaczyć na przykład jakieś tam mięso e, takie na szybko kupione w lidu znaczy nie chcę za bardzo, może Biedronce, no w w czymkolwiek, no nie? W sieciówce. I po prostu, w jakiejś sieciówce. I to zaczęło tak śmierdzieć i po prostu tam taka żółta woda się wydzielać, i mm -hmm. piana się w ogóle tym robić. I wtedy po prostu masz ewidentnie dość i chęci na mięso, w czasami jest podobnie, że jak zejdzie ten wosk cały mm -hmm. z tym, tym wszystkim przez ten ozon, to po prostu to jest tak. katastrofa. Warto tutaj podkreślić, że ozon sam w sobie nie śmierdzi. Ozon nie, ozon, tak. ozon, ozon to fajnie jest, pachnie, tak, to, to z taki jest, świeżością trochę. Jak jest y, takie fajne powietrze tak, po tak, burzy, tak, tak. jak wychodzimy, to, to jest właśnie y, duża bardzo ozonu. Jak my czasami wiesz, jakby jest, też wpuszczamy jest. ten ozon sobie do, do pokoju, mm. bo on się jakieś pranie sobie wisi i tak chodzisz, jest tak. Jest spokojnie. No co? Tak, jest spoko. Bardzo fajnie pachnie. Mm. I naprawdę, jakby ciekawy w ogóle myk, żeby sobie tak czyścić, albo samo mycie już robi robotę. A jak Na pewno. Możemy poruszyć jako neuroterapeuci temat tutaj mm. badania jedzenia? Czasami nam się zdarza, że testami kinezyologicznymi robić to. to no najnowszy, odcinek. Gruby odcinek, a. No ale, ale... wspomnimy. o tym mm -hmm. i badamy sobie jakieś jedzenie u pacjentów przez testy, przez odruchy mięśniowe. I czasami ktoś przynosi, na przykład, nie wiem, jakiś warzywo, owoc. I okay. próbuje sobie tak wiesz, jabłko gryzka, Pytam się, czy było myte, Znaczy, się pozostało tak, i oczywiście wypada negatywnie. Mm -hmm. Ale wie, 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 wie pani co? Przypuść, co to jest sprawdzimy I biorę sobie z wnętrza, mm -hmm. nie bez skórki. I rakieta. Okay. Wychodzi dobrze, no nie? No bo to nie jest w sumie takie proste zmyć sztuki. Nie, to wszystko, w nie? zwłaszcza nie. z jabłek, gdzie one mają tą taką obudu, obudowę panu, nie? taką lipidową. jeśli się fajnie czyta, że je, jedz tutaj, nie obieraj owoców, jest, tam jest błonnik, tam jest dużo wartości odżywczych, mhm. no, tam jest jesz kilogram wosków, jest fajnie. Tak, i to jest takie no zawsze problematyczne, bo jednak tam powiedzmy w okolicach tej skórki. Z owoca jest dosyć dużo tych cennych składników, ale z drugiej strony jest no, też jest dużo babiew, bo w oryginale tego tam nie ma, ale jest to wszystko pryskane i jakby przygotowywane na transport. No. Dobra. Mamy dwie tak. rzeczy już, czyli myciu, myciu. Tak, Co jeszcze? nie Trzecia rzeczy. rzeczy. I? Trzecia rzecz, myślę, że duży udział produktów, które mają dużą zawartość e, antyoksydantów. No i na pewno witamin. Ale to nie, to mówmy jeszcze, jeszcze że jedna rzecz na nie. A na nie. Czyli co odrzucić. O. Co zrobić. No, ale mycie to też nie jest odrzucenie. Odrzucenie rzeczy nie mytych. Tak. <grym> o, no to nie, nie ten. Odrzucenie rzeczy o niskiej zawartości antyoksydantów. E, no dobra, no. tak, ale. Ja no nie wiem, co jeszcze. Co byś tak jeszcze e, mówił? E, złotą e, jakąś radę. Mam brain, Jak brain najczęściej ludzie jedzą, jakie złe rzeczy? Po prostu ojej, cukry hmm? i tłuszcze mix punkt połączeniu. Aha. No tak. tłuszcze utwardzone. Tłuszcze transgeniczne. transgeniczne czyli po prostu eliminacja, nawet jak powiemy, minimalizacja cukru. Po prostu to będzie nawet spoko. Bo w efekcie nie mówię mm -hmm. o owocach. Nie, bo tylko to jest zupełnie inny cukier. Po prostu mówię o cukrze i ja jak się mówi o cukrze u pacjentów, tylko... to oni mówią mm -hmm. ja nie słodzę herbaty i kawy. Okej, okay, ale tego cukru jest y, strasznie dużo we wszystkich gotowcach, które kupują. Dokładnie Teraz tak. w ogóle kupujesz pizzę mrożoną. I ona też jest cukrem. Tak? już w sumie cokolwiek. Wszędzie. No już nie Czy mówię o jakiego, po prostu. Ten, no jej, to, to, po prostu Albo ogóle, wyrzucenie no niestety... słodycze. To po prostu byłoby nawet spoko. Bo może sobie. Taki, taki gotowy, bo taki jak, gotowy... jak sobie zrobisz no, no, sam oczywiście. w domu. Zrobisz... Można zrobić fajnego. O kurde, to aż też muszę o tym powiedzieć. Teraz, no dwa dni temu. Jadłem tak dobre ciasto, wczoraj, wczoraj jadłem tak dobre ciasto. Na Instagramie to co widziałem? Tak, bo to okay. Ania, Ania Pyza robiła to ciasto. Okay. W ogóle serdecznie pozdrawiam. Ania Pyza z, jogi, z tak, jogi, taki na linach, na szarwach. Tak, tak, tak. Dobra. Właśnie z tej mojej ulubionej jogi zrobiła nam takie mega dobre ciasto. I w ogóle też bez cukru, bez glutenu, znaczy ja bez smaku, nie, nie bez mam jakichś tam y, dużych problemów z glutenem. Ale też bez, na no, samych naturalnych, fajnych rzeczach, takie rzeczy. Ja spoko. Ja też nie mam problem z glutenem, a po, powiem ci, że jak tego glutenu gdzieś tam jednego dnia przyciągnę za dużo, z nadmiarem, to niespecjalnie dobrze się czuję. Tak, no ja myślę, no nie, nie znam nikogo, kto nie dałby, znaczy kto nie miałby problemu w momencie, jak zje tego za dużo. Słuchaj, a jak tu zciągnę... i popchniesz to browarkiem, to Ale nawet no nie browarkiem bezalkoholowym, bo wiesz, tak, tak, browar... Tak. No to... O, nic dziwnego, jak się nawalisz browarami, to się czujesz <grym> się klasyka, no nie? Ale dwa browary bezalkoholowe i picoszka, ja już jestem na taki... Okrągły, no nie chce mi się Michelin, specjalnie no. już funkcjonować. I też ludzie, to jest tekst. Kiedyś ludzie jedli gluten i było wszystko super. Nie okay. w takich ilościach. Dokładnie tak. I tego glutenu nie było aż tyle, jak jest teraz. Nie. Teraz się czacuje, I... że tego glutenu jest znacznie więcej w zbożach Gdzieś, niż było Do kiedyś. ośmiu razy tak, nawet do się 8 zdarza. razy. Więc wygląd tak. było mniej. E, dobra, to teraz możemy dorzucić kilka takich lejfaków. Co, co na tak? Co, co na, na tak? tak? Dobra, bo to już nawet zacząłem. Dobra. Czyli e, wszystkie produkty, które będą zawierały dużą ilość antyoksydantów które zwalczają wolne rodniki. Czy przykład. Na teku. przykład, wszystko, co będzie bogate w witaminę C, bo ona jest dosyć silnym antyoksydantem. skąd na witaminę C, o to ci chodzi? Yy, mam na myśli taką witaminę C naturalnego pochodzenia, yy, bo zazwyczaj, yy. jeśli dostarczamy jej sobie odpowiednio dużo w diecie, no to nie musimy jej suplementować, bez przesady. Yy, więc chociażby papryka, yy, trochę będzie faktycznie w cytrusach, aczkolwiek to jest jabłuszko. Yy, jabłuszko. Było być, być trochę. Spoko. Tak. Oczywiście tak. kiedyś było w Japach więcej. Było. Ale jest trochę. Kiepska, ale Jabłuszko też coś tam się pojawia. Tak, ale na pewno o, i, y, poza tym pietrucha. Oczywiście tutaj trzeba byłoby jej całkiem sporo zjeść. Y, ale czemu nie? Można sobie zrobić smoothie, do którego wrzucimy się dzieje. kurde, cały, uwielbiam a smoothie z pietruszką. Pietruchy i, i jest absolutnie. Można no, zrobić pesto. Można. Z pietruszką. Dokładnie tak. I rakieta wtedy wchodzi po prostu, i może zjeść tak naprawdę jest. pół kilo pietruszki tak. z makaronu. Tak, dużo witaminy się... C jest też w owocach takich jagodowych. Typu właśnie borówki, jagody, maliny. E, czarna pożyczka. Czarna pożyczka. To jest chyba najwięcej Aronia. w poż... Jaronia. Tak. Aronia czarna ma Aronia. strasznie dużo. Znaczy, no. nawet nie tylko witaminy C, ale też innych antyoksydantów. Kury, które są robią super dobrą robotę. polski owoc, o którym ludzie zapominają. Tak. Aronia. Aronia. I często po prostu ja zamiast, tego, zamiast tego kupujemy no. jakieś y, drogie jagody z gdzieś tam z południowej. Burówka amerykańska i tak dalej. Ale ona też u nas rośnie. Ale jak A, kupujesz rośnie, na przykład no, tak. butelkę soku y, z y, jakiś tam jogurt y, Asai, Akai? One też, no one mają niby dużo tych antyoksydantów, ale bez przesady, możesz zapłacić za taką butelkę soku, stówkę, która ci wystarczy na kilka dni. Naprawdę? To są takie rzeczy? Tak. Nie słyszałem o tych akwarium. A generalnie, no Aronia będzie miała tych antyoksydantów troszkę mniej. I jest za grosze. I możesz kupić 10 kg w tej cenie. No, ja myślę, że nawet więcej. Aronia nie jest jakaś specjalnie Ej. droga. No tak, bo kurde, hmm. ludzie chodził aronie i na przykład ile razy spotykamy się, że o, przyjdźcie, pozrywajcie aronie, bo mi się nie chce jej. No tak, ale teraz w ogóle nawet z pożyczkami było dokładnie to samo w ostatnie lata. Boże, jak pamiętam... Były mój tak mój niskie ceny skupów, że, że nikt tego po A nie chciał. U mnie pożyczki rosło, i więcej teraz rośnie, ich mniej, a u rodziców. Hmm. I ja po prostu gdzieś <laughs> przyklejam takiego krzaka. <laughs> dokładnie. W ogóle, <laughs> to... czyli jakby trzeba było pamiętać, że wszystkie te owoce, które mają nim ciemniejszą skórkę, tym lepiej. Winogrona to samo też znowu bardzo dużo antyoksydantów. Resweratrol, tak. Bardzo Czyli chcesz powiedzieć, że wino jest dobre? I taki nie. Bo w winie faktycznie będzie dosyć duże stężenie, ale z drugiej strony jest tam alkohol, a wiemy, że on niespecjalnie dobrze działa na nasz układ odpornościowy. Co ty mówisz? Niestety jest mm. rakotwórcze. mówiono, otwórczy. że... Ja się nie to, żebym pił specjalnie dużo. Mm -hmm. W ogóle Nie pamiętam, kiedy piłem ostatni raz, ale nieważne. A są takie czasami fajne badania, że szklanka piwa zwiększa koncentrację i tak dalej. Niż nie pił, Bo w efekcie, tak. na przykład, jakby ilość toksyny, którą wprowadzasz, mm -hmm. jest tak mała, że odpowiedź układu nerwowego jest dużo większa. Mm -hmm. W efekcie, jedna szklanka może zwiększyć koncentrację. Tylko, że nikt nie pije szklanki piwa, no nie, to jest inna sprawa. No też, ale myślę, że jak będziemy codziennie pili no, alkohol po to, żeby tak. sobie poprawić cokolwiek, to nie jest dobry pomysł. Oczywiście, że nie. nie. To ja nie miałem tego nigdy w życiu. Nie. Także okazyjnie, tak, nie, niekoniecznie w ramach profilaktyki. Nie traktowałbym wina jako suplement diety. Z kolei w ogóle Resveratrol, no mówię, albo można sobie dostarczać w niedużych ilościach, co prawda, na przykład z czerwonych winogron. Ale są też akurat suplementy z resweratrolem. Akurat no, raczej byłbym za tym, żeby to było tego pochodzenia takiego z jedzonka. Zdecydowanie. Bo wiesz, jakby każdy, w każdym suplemencie jest napisane, że jest to dodatek do zróżnicowanej zróżnicowanej. Jezu. Zróżnicowanej, zróżnicowanej, zbalansowanej diety, mm -hmm. a nie po prostu jem byle co? I, I dodatkowo ramach, jeszcze tak, tak, dorzucam tak. suplementację. Dokładnie. Y były owoce, by było czego nie robić. Musimy powiedzieć słowo o warzywkach i będziemy tutaj powoli pewnie zbliżać się do końca, mm -hmm. bo w Polsce, jak ja się. Oczywiście w Polsce jest taki problem, że wszyscy myślą w kategoriach odżywiam się dobrze. Mm -hmm. Ludzie niestety za, a, oceniają swoje odżywianie zbyt dobrze, i swoją aktywność też oczywiście jakby często a, oceniają a lepiej niż rzeczywiście jest. Bo dopóki na przykład sobie nie zamontujesz takiego krokomierza, to myślisz, że robisz pewnie 10-15 kroków dziennie. A później zamontujesz i okazuje się, że nawet jak zrobisz konkretny wielki spacer, który ma miejsce raz w tygodniu, to robisz trzy. Dokładnie. I jak się pytam pacjentów, jak tam ich dietka? na przykład badam ich i widzę, że ewidentnie w ich tradzie, triadzie zdrowia to hm, chemia jest tym Dlaczego elementem, słabym, który najbardziej obciąża ich ciało. I pytam się na początku tak, wiesz, lajtowo, jak na pani dieta? Świetnie, Cudownie. bardzo dobrze. Zdrowo się Pani żywa? Myślę, że tak. Jakby Pani miała ocenić sobie swoją dietę w skrócie Proszę wymienić pięć warzyw, które Pani je. Pomidor, ogórek, my ogórka nie liczymy, Oni sobie nie ma, i sałata, i później wow. jeszcze dwa, 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 Rzutkiewka. Mhm, to tak wymyślone na szybko. I kurde, co ja ostatnio jadłam? Te białe, jak się Ziem... nazywa? Ziemniaki. 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 I w ogóle no i... doszło do takiego, do zabawnej sytuacji, gdzie tak się utrwaliło nam, że ziemniaki mają dużo witaminy C. Słyszałeś o tym? Nie. Do mnie nie doszło. To, to, Chociaż... okay, to już będziesz A, wiedział teraz. Dobra, bo, dlaczego tak było? Tak, bo okazuje się, że one mają nawet trochę witaminy C i spoko, ale okazało się, było wydane takie badanie w Polsce, z którego okazało się, że Głównym źródłem witaminy C wśród Polaków są ziemniaki. Ale nie dlatego, że one mają bardzo dużo tej witaminy C, tylko my po prostu jemy głównie z ziemniaki. No bo, bo może być tak, że przeciętny Polak w posiłku przyswaja ileś tam gram witaminy C? Aha. I jest ona głównie z ziemniaków. To jest zdanie prawdziwe. Tak, tylko ale... że na tym talerzu jedynym jest są... warzywem są ziemniaki. Tak, i po prostu jak wiemy... jakby to badanie miało nam uświadomić, że jemy za mało warzyw i że jest raczej kiepsko. Że to muszą być ziemniaki tym źródłem witaminy C, to ludzie się po prostu wiesz, zaczęli tym jarać, nie chcemy... że ziemniaki są spoko. One są spoko. Dokładnie. Chcemy mówić, że ziemniaki tak. są złe, żeby ziemniaki nie było ja jem okay. ziemniaki. Ja też lubię ziemniaczki, Powiem w ogóle, ci, ubiegiem. że był taki moment, tym bardzo mało ziemniaków. Jak klasyczny student w Polsce, gdy mało ziemniaków, bo ziemniaki wiesz. I trzeba obierzyć. Wiadomo, w trzeba ubierać, Rysz się w ryż ryż obsłudze. To jasne. Makaron, Ryszardy królował. Przede wszystkim chyba makaron. I teraz tak myślę, dlaczego jak w pennym się tak dojechałem, to ja myślę, I że makarone. nabiał i pszenica tutaj mhm. były takim głównym źródłem moich problemów. No, i jest to problem. Więc dużo warzyw. Jak teraz tych warzyw jest tyle, że już wchodzi do nawet sieciówki, mhm. to jest po prostu niesamowite ilości warzyw. Ja nie wiem, ludzie z tego nie korzystają specjalnie. Też często zapominamy o przyprawach. Są przyprawy, które mają bardzo dużo warzyw. Nie starczy No właśnie, to są niestety te, które my jemy zazwyczaj. Znaczy najczęściej ich używamy, ale okazuje się, że tych przypraw mamy przecież bardzo dużo i one też mają bardzo dobry taki potencjał jako antyoksydanty albo powiedzmy działanie przeciwzapalne, więc chociażby cynamon, który jest mega niedocenianym takim, już chciałem powiedzieć suplementem, ale w ogóle przyprawą, bo fajnie działa i nasz, na nasz poziom insuliny, Akurat poziom chyba glukozy. Nie ma tabletek z cynamonem, no nie? No myślę, że nie, no bo po prostu chociaż można sobie e... sypać, chociaż nie wiem, może coś przegapiłem, bo ten Z rynek kurkumą suplementów jest są, bardzo duży. Z kurkumą tak. No. No. Właśnie kurkuma, chociażby sama w sobie, też jest bardzo silnie przeciwzapalna. Imbir. A i zamiast uh, skorbiny jakby takie wiesz, taki skondensowany cynamon. Tak, ja w ogóle nie wiem, skąd ten fenomen Skorbiny. Znaczy, wiesz, witamina C w Polsce po prostu jest takim, ktoś go flika i już to wiesz, jesteś C. niewyraźny, czujesz się niewyraźnie, weź tak, wszyscy tak mówią. To reklamy po prostu W ogóle chciałbym szanego. zobaczyć kiedykolwiek jakieś takie solidne badania, które pokazują, że witamina C albo rudino będzie nam skracała mocno e, jakby ten okres trwania przeziębienia, albo że nas faktycznie będzie chroniła przed przeziębieniem. Widziałeś, bo ile to w ogóle nie jest, specjalnie... jest w jednej tabletce rudino O, Oj, to w ogóle jakieś śmieszne. To bo... jest w ogóle ten chyba trzeba 12, wziąć, żeby to miało sens. To może tak być. Kto wie, że 12 tabletek na na raz? A, no, no. Więc jest to problem, <coughs> tak powiedzieć, w tym C i, ta, i koronawirusie, i jesteśmy, bo jesteśmy dalej w temacie koronawirusa, nie wiem czy wiesz, i C. Ja wiem, C, bo ja pamiętam. I mi żyło się... Także mówimy o rzeczach, które mogą nas potencjalnie gdzieś tam, potencjalnie trochę chronić, bo też, żeby nikt tego źle nie zrozumiał. To nie jest tak, że jak będziemy jedli teraz cynamon i witaminę C, to jesteśmy po prostu odporni i, i nas nie powiedzieliśmy, dojedzie, ale... o, My powiedzieliśmy przynajmniej teraz o dobrych e, kilku e, sytuacjach, które dopiero w skum po skumulowaniu się mają szansę na poprawę naszej odporności i być może zmniejszenie ryzyko potencjalnego zachorowania. Na, na wszystko, na cokolwiek. Nie jesteśmy na jak doktor, znaczy doktor. A Jerzy Ziemba? O, to też jest trochę przesadziłem, <laughs> <trochę przysadziłem, śmiech> ale cofam, cofam. Jaki Jerzy Ziemba, którego. Nie chcemy też, żeby nasze konto na YouTube zostało usunięte. Um, bo... a człowiek dalej tam. a Jeszcze nie mogę tego powiedzieć, bo to nie jest koniec odcinka. Dobra, mów dalej. Tak. Dobra, więc mm -hmm. e, tam padły już takie sytuacje, jak e, no przecież jeżeli mam tak, zablokowany tak, tak, tak. konto, nie wiem, czy wiecie, e, jak tego pana nie jakoś specjalnie e, śledzę. Może powiem, jaki był mu stosunek kiedyś, jak jeszcze nie wiedziałem za bardzo, czego dotyczy jego terapia, tylko mm -hmm. się przywijało, że gdzieś tam naturalne formy leczenia, e, ziołeczka i tak dalej. Mówi o spoko, brzmi nieźle, mm -hmm. przynajmniej mo może ktoś tam spojrzy na oczy e, i rzeczywiście gdzieś tam, zamiast bezmyślnie bezmyśleć tabletki będzie jakąś refleksję, a pomimo tego, że lekarz jakby nie powie tego, to gdzieś tam zacznie szukać, bo może, może mi jakoś swoje leczenie w inny sposób. Więc na początku byłem na no tak. Mówię, że ziemia spoko. A tym byłem nieświadomy. Ale później zobaczyłem po prostu, czego tego te materiał dotyczą, e, i że tam jest bardziej promowanie witaminy C na wszystko, mhm. plus jakieś dziwne wlewy i tak naprawdę cały czas obrażanie lekarzy, to mówię. No, że specjalnie jestem na tak, czyli wtedy wycofałem się, bym na nie, i ostatnio po prostu trochę się tak uśmiechnąłem delikatnie. Po prostu YouTube wyrzucił jego e, konto z racji tego, że e, pojawił I się, się tak. koronawirus, a za trzy godziny była informacja, jak go leczyć. I że to jest proste. Luz. No to... Ja jestem generalnie na niego cięty od dawien dawna. Bo nie dość, że jest straszliwie arogancki. E, Obrażę. Innych ludzi. W tym no, po prostu obraża lekarzy, którzy często no, starają się i robią robotę no, lepszą bądź gorszą, ale też po prostu jesteśmy, jesteśmy ludźmi. No i po prostu też jest przedsiębiorcą, który zazwyczaj ludziom wciska swoje, swoje oczywiście produkty za jakieś horrendalne kwoty, bez po prostu żadnego pokrycia tego, że, że to ma sens. No, nikt nie da ci pokrycia, więc... nikt nie da ci gwarancji. Że wyzdrowiejesz lekarz, jak robicie pracę, czy nie daje gwarancji, że będzie. No nie, lepiej. i to jest uczciwe, a tak. on jakby no to w jaki sposób się wyraża jest nie dość, że po prostu obraża przy tak. tym wszystkich innych, a jakby sugeruje ci, że to jest jedyna słuszna no to jest prawda, dobry i po prostu musisz. Tak. mocny marketing no nie, Bo jest ja taki bardzo agresywny. W sensie. I moim zdaniem, taki szkodliwe. Przezroczyste trochę, mm -hmm. że. Jakbyś prowadził taką politykę, jakbyś miał sprzedawać suplementy, że lekarze są super, ale moje suplementy też są ok, mhm. no to pewnie nikt by tego nie kupił. A po prostu masz takie twarde. Tak to no, no, po ludzi, wykorzystuje. Yy, Głupotę ludzi czasami. Głupota Trochę ludzi. Nie wiedzę. Często, tak, i jakby to, że ludzie się mogli często zawieść na, na takim leczeniu, nazwijmy to konwencjonalnym. Tak, Akademickim. Akademicki. No. No to jest trochę problem. No ale ma tam swoją grupkę ludzi. Mam nadzieję, że tam w konsekwencji więcej mm -hmm. ludziom pomoże niż skrzywdzi, więc wtedy powiedzmy ten bilans będzie. Tak. No bo ludzie często szukają obietnic. Więc jeśli no i to właśnie to mnie tym bardziej boli, że są ludzie, którzy mają poważne problemy nowotworowe na przykład. No i tutaj lekarz no, powie yy, zgodnie z prawdą, że nie daje żadnej gwarancji, żadnej obietnicy. Że może no, po prostu dać szansę leczenie, które zaproponuje. No, a z drugiej strony, ludzie szukają kogoś, kto da im jakąkolwiek gwarancję. Znaczy, to ja też widzę u nas w gabinecie, przecież przychodzą nieraz pacjenci, mm -hmm. ale pan mi zagwarantuje, że po trzech tak będzie lepiej, więc ja chyba pan żartuje. No <laughs> Oczywiście, nie. że nie. Oczywiście, nie wiadomo, że nie. Wiesz, jakby nawet jakbyś zrobił genialną terapię, to nie wiesz, co zrobi pacjent, pójść, przyjść do domu, jak będzie jego funkcjonowanie, czy jak mu dasz jakieś zalecenia, to on to będzie robił, więc nigdy nie możesz dać e, nawet. Nie może dać cienia szansy poprawy, dopiero będziesz mógł obserwować i sprawdzać, czy ona jest, czy jej nie ma. No, czy chcesz coś się dopowiedzieć? Nie wiem. Czyli podsumujmy to. Możemy krótko podsumować, bo powiedzmy... Mm -hmm. Podsumowania są ok. Ludzie tak. lubią podsumowania, tak zróbmy podsumowania. Może Czyli... słuchają tylko ostatnich minut. Pierwszych i ostatnich, no i mówię, co, o fajnie, tak. fajnie, pośmiałam się i teraz zobaczymy podsumowanie. <laughs> Jak okay. badanie czytasz, badanie przewijasz, przewijasz, przewijasz podsumowanie, no i z tym i wypowiadasz się. Abstrakty wnioski. Dokładnie, tak. <laughs> <laughs> Zresztą <czasami> tak robię. <laughs> żeby nie było. Trochę momentami nie, interesują wykresy. Momentami żałuję, bo sobie. nie jestem w stanie, w przykład oszacować, jak te czasami badanie było robione, bo czy tam tylko podsumowanie, i potem jakby kozaczek mm -hmm. jakąś wiedzę, się kozaków, że te badanie zostało przeprowadzone na jednym zwierzęciu. <laughs> Więc no. tak, tak, to można się trochę zawieść na tym. Natomiast kilka rzeczy. Bardzo ważne są pierwsze lata, jak się uda naturalnie urodzić na no to spoko. Później dziecko może w piaskownicy jeść miękkie kamienie mm -hmm. i bawić się. Mleko im. mamy. I mleko mamy bardzo ważne. Najpierw mleko mamy, później mleko <laughs> mamy. Innego tak, się zła. Tak, tak, tak. Plus aktywność. Całowanie się jest spoko. Mamy unikać produktów przetworzonych. Plus unikamy tłuszcze trans, tłuszcze trans połączonych z cukrami, czyli tego, co najbardziej kochamy, typu tak pączuszki. I jeszcze tam było: myjemy warzywkę i owoce, które ogólnie jemy. Tak. Mało tego, w ogóle nie, nie, nie wliczamy w bilans niczego. Po prostu jemy. Tak. I trochę się suplementujemy. Jakbyś miał takie trzy rzeczy, może powiemy cokolwiek, fajnie byłoby czasami się e, probiotykami troszeczkę Podbudować. doładować. sobie odporność. Tak, tak, o ile ktoś nie ma przelosów probakteryjnych, ale jak ma sobą odporność, to raczej mm -hmm. nie. Mm -hmm. Czyli w efekcie jak trochę chrujemy, to fajnie byłoby dorzucić tych e, probiotyków. Fajnie no by sobie no. doczytać, które są ok, które nie są ok. Tak. Plus oczywiście naturalne probiotyki, jak kiszone rzeczy. Tak. Znaczy, tutaj właściwie nie, nie mówimy o nich, że to są wtedy probiotyki, bo jakby, żeby coś mogło być probiotykiem, okay. to muszą być bakterie, które są ludzkiego pochodzenia. Dobra. Bo, ale o, oczywiście warto. Jak najbardziej kiszonki, e, wszystkie produkty, które będą e, bogate w błonnik, mm -hmm. bo on jest jakby niezbędny do tego, żeby ta e, nasza mikrobiota jelitowa, e, jakby sobie w tym żyła. To jest taka dla nich ściółka i jednocześnie ich pokarm, żeby chociaż mogły tworzyć te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które powiedzmy ogólnie całościowo, bo teraz to też jest temat na, na godzinę. My to powiedzieliśmy, bo mówiliśmy o warzywkach i owocach, gdzie w efekcie tak, te rzeczy tak, są. No tak, 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 więc one tam są, więc dla, dla uproszczenia, tak. Um, więc to? Probiotyki. Probiotyki plus prebiotyki. I aktywność fizyczna umiarkowanej, to nie A będziemy umiarkowanej w ogóle trzy jakieś suplementy, tak? Czy Aha, do, 3 3 suplementy. No to probiotyki jako suplement. Yy, yy, nie liczmy do... tego, tak. Może to taki jest suplement. No, tak, no w sumie no jest ja Jak bierzesz taki sobie już probiotyk, mhm. to powiedzmy kapsułkowy, który w efekcie ma ci. Poprawić swoje funkcjonowanie. Jest. No to jest, no dobra, czyli jakieś problematyki fajne. Mhm. A plus, co tam jeszcze ciekawego mógłbyś. No, widzę dosyć duży potencjał na przykład w Kolostrum, czyli to jest ta. To, o, to będzie teraz znowu trochę. Mo, potencjalnie przeczyło temu, co powiedzieliśmy, ale to jest siara, czyli to takie pierwsze krowie mleko. No. dla cielaczków. Dobra, On prostu... ma bardzo dużo jakby dobrych takich peptydów, które też bardzo silnie budują odporność. I to też można sobie gdzieś tam zakupić na przykład w formie, w kapsułkach. Dobra. omega-3 w dużej ilości? Tak, bo będzie działało przeciwzapalnie, z tym, że tutaj też powinniśmy zwracać uwagę na to, jakie to jest jakie to jest omega-3. Żeby była duża zawartość kwasów DHA i EPA, a nie samego ALA. Okej. Okay. Bo to na tym się łatwo, łatwo Dużo przeje, tak. częściej są DHA. E... No, tych dobrych firm no, są. Tak, tak. Znaczy, kupujemy ja... najtańsze omega 3, dobra, to dobra. może być. No, ja tak myślę sobie. w kategoriach firm, które kojarzę tak. nie? No to, to okay. są zawsze dobre. No i co tam jeszcze suplementacji byś polecił? Odpornościowo witamin D? Tak, witamina D na pewno. No my jesteśmy, jest i zima, no to jest tak. idealnie. Ona też bierze udział w no. tych procesach budowania odporności. I da. Mamy trzy załatwione. Dam. Hmm na cztery chyba Cztery ma. nawet powiedzieliśmy to jeszcze więcej niż miało być i to było chyba tyle i jak na no po prostu oczywiście taka normalna higiena że nie tylko koronawirus powinien nas motywować do tego żeby myć ręce generalnie tak powinno być tego, a, tych powodów dużo więcej no bardzo fajny materiał wyszedł z tego Znane że ludzie trochę się uspokoją, stylują, że są rzeczy, które zabijają dużo więcej osób. Może zamiast kupić maskę, kupią sobie paprykę z witaminą C na przykład. <laughs> Bardzo dużo papryki za 800 <laughs> zł. Może zrobić naprawdę mega dobre zakupy na dwa miesiące za 800 zł. Myślę, że tak. Takie prozdrowotne, ale byłoby super. Jakby taki odzew był i jeszcze ludzie by się dzięki naszemu materiowi całowali bardziej. No, więc chciałeś coś na koniec powiedzieć, jak zawsze na koniec. A tak, że no, bo zawsze na koniec musieliśmy wchodzić jakoś na temat śmierci, żeby zakończyć odcinek. No i z koronawirus Mówiłem... to ta śmierć była non stop obecna tutaj. Była non stop. Więc znowu dobrze nam całkiem idzie budowanie, znaczy to tak, kopanie naszej naszej mogiły tym razem za pośrednictwem koronawirusa. Bardzo mocno słowo powiedziałeś. Kopanie tak. mogił za pośrednictwem koronawirusa to jest konkretny tekst, więc... Jak ktoś nie słucha tego wcześniej, to oczywiście chodzi o naszą fizjoterapeutyczną mogiłę. Fizjoterapeutyczną mogiłę, dlatego że jest duża szansa, że spora część społeczeństwa nas nie będzie lubiła za materiał, który publikujemy. Ale za ten nie, tak. za ten nie, Myślę, że ten, ten jest, okay. jest super, ten jest super, więc nikogo nie obraziliśmy tutaj, więc oprócz no, nawet czegoś pozdrawialiśmy ziamy, parę oprócz osób, czegoś no, ziamy, jego, nie, nie. jego nie pozdrawiamy, nie pozdrawiamy go i troszeczkę pychaliśmy mu, ale należało się, oczywiście, no i to było tyle, także dzięki za uwagę, miło było uh, gościć u was. Więc było super i do zobaczenia w następnym materiale, a to był oczywiście odcinek specjalny, tak jak mówiliśmy na początku, czyli dlatego on nie jest w środę, tylko w inny dzień, nie wiem jeszcze jaki, ale mhm. to będą takie materiały, które będą pojawiały się randomowo, przed różnymi ważnymi wydarzeniami, wydarzeniami w uroczystościami. uroczystościami. Tak. tak, na razie, trzymajcie się, Patryk, Maciek.